Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście arenę prób dla najnowszej postaci w AFK Arenie, czyli dla przebłodzonej wersji solista, tak jak widać. Od razu zaczynamy, ta sama ilość walk, tyle samo skrzyneczek do odbioru, nagrody standardowo te same. Będziemy zaczynali tak jak zawsze, na lewo, przy manekinie, to będzie nasza walka numer 1. No i drużyna będzie następująca tutaj. Astar, Kaz, Lyka, przebłodzona wersja Solis, no i Eorin. Przynajmniej jedną walkę przebudzona wersja Solis jest w stanie zrobić sama, ale będę ustawiał drużyny wszędzie 5-osobowe, żeby nie było później niespodzianek, że dostanie nerfa i nagle się okaże, że to nie działa. Także zbieramy nagrodę, udajemy się na prawo, tutaj powyżej tej wody po prostu. Mamy walkę numer 2 i nic nie zmieniamy, ta sama drużyna, to samo ustawienie. Nie pokazałem obrażeń i leczenia, ale generalnie tutaj Solis nie będzie królowała, jeżeli chodzi o obrażenia i leczenie, bo mam wrażenie, że ona potrzebuje troszkę więcej czasu, żeby się rozkręcić. Tutaj akurat zrobiła największe obrażenia, no i też największe leczenie, i to praktycznie jedyne leczenie. Ale mam wrażenie, że im dłużej walka będzie trwała, tym Solis zrobi po prostu więcej tego wszystkiego. Tutaj ustawiamy tak, Astar, Oku, następnie Miszka, przebudzona wersja Solis, no i Respen. I lecimy. Widzicie, tutaj nawet nie zdążyła odpalić ulty, czyli zdolności ostatecznej, więc wiadomo, że najwięcej nie zrobi. Tutaj Astar akurat poszalała. No i co, lecimy na dół. I lecimy na prawo. Na razie tutaj walkę omijamy. Tutaj w rogu mamy walkę numer 4. I tutaj tak samo nic nie zmieniamy. Ta sama drużyna, to samo ustawienie. Znowu oczywiście Zolrad. Zobaczcie, że oni dodają praktycznie co chwilę nowe postacie, co 2 tygodnie. Ale tych nowych postaci wcale nie używają. Ciągle Zolrad, ciągle Toran wszędzie. Zamiast właśnie używać tych nowych postaci, skoro już je dodają tak szybko, w takich ilościach, no to ciągle używają tego samego. Dobra. Tutaj będzie walka numer 5 od razu obok na lewo. I ustawiamy tak, Gorwo, Grezul, Eiron, przebudzona wersja Solis, no i Raku. I lecimy z tematem. Animacji nie wyłączam, bo nie ma ich aż tak dużo, a w sumie są całkiem fajne. Zbieramy, no i lecimy na lewo. To będzie nasza walka numer 6, czyli ostatnia. I uwaga, jak można się tego spodziewać. Nie zmieniamy po raz kolejny nic. Bardzo dobre ustawienie Eiron naprzeciwko Kaylin. Co prawda nic jej nie zrobił, no bo Tassi, ale i tak, tak jak widać, mega szybka walka. Wszyscy praktycznie pełne życie. No i tutaj Solis akurat się odpaliła. Jak ona się odpali, to tak naprawdę jest już po walce, mam wrażenie. Największe obrażenia, największe leczenie, takie Raku, to w ogóle nie zrobił nic przy niej. Zbieramy ostatnią małą skrzyneczkę. Zbieramy dużą skrzyneczkę, czyli 60 kamyczków fioletowych. No i to by było na tyle, nie? 1 na 1, 6 na 6, wszystko ukończone. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Ja zdaję sobie sprawę, że odkąd zmniejszyli ilość walk z 12 do 6, to te filmy nie są już aż tak bardzo potrzebne, ale bardzo doceniam, że niektórzy z was i tak robią te walki ze mną i dziękuję, że w ogóle tutaj przyszliście na ten film. Życzę wam oczywiście miłego tygodnia, powodzenia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.